Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem John Radowicz, a to jest kolejny odcinek z Great Derail Valley sezonu drugiego i dzisiaj kontynuujemy naszą podróż. Myślę, że tamtym sobie okienko otworzę. A jednak się myliłem. Lizalek ładnie sobie pyrka. Szkoda tylko, że aż tyle kosztowała ta lokomotywa. Pomocy wcale nie wiadomo ile nie ma. No chociaż się tak łatwo nie przegrzewa. O, w końcu z górki. Teraz na gierewkę. Tak właściwie to mamy chyba V-Marsa, nie? Bo to już mamy stówkę, szybciej to nie pojedzie. Która jest z górki, to sobie i tak przyspieszy, nie? Dobra, nie gnaj tak, bo tu 60 było. Rwaliby się z to naprawdę. Prawo, lewo, jesteśmy na miejscu. Te trzciny jakieś wysokie tu sobie rosną. Ulec silnikowy. Wszystko działa jak należy. Ale skarpa. Bym nie chciał spaść. Że D6. Wyjeżdżamy przez B i w prawo od razu. Tu jest pod górę, więc gaz. Pamiętaj tylko sobie go spuścić o jedną pozycję zaraz. Żeby się nam nie przegrzał czasami, bo to niedobrze by było.
mięśń jest odpowiedni na to moment. Ale ładnie 50 jedzie. Ja mówię, na dłuższą metę chyba do tej starszej trzeba będzie powrócić i uchrotnienie, bo... Chyba, że uzbieramy najpierw na DH4 te 50 tysięcy, bo DH4 już trochę pociągnie. A bez ukrotnienia to też trochę tak... Nie zaciekawie, dobrze. Rozumniejszmy moc. W ten wagon za mocno nie uderzyć, aż tam dalej będzie stał. A nie, już nie stoi. Już ktoś go przestawił. Przejeżdżamy przez B i w prawo. No bo tego się nie da zrzucić tak sobie. Ile ma zostać? 4 wagony na D6. Ten wagon stoi dalej. Bym widział tam parowóz. Dobra. A moi panie. Widzicie, a to tu już mam takie wyczucie. Dobrze, dobrze. Cyk, 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 dobrze jest. Ustawione na D6. To wpychamy 4 wagony tam. Teraz pójdziemy to oddać czym prędzej, co by nam czasami ten czas nie przeleciał, nie? Nie powinien, ale no, przezorny zawsze ubezpieczony, jak to mówią. I do tyłu, dowozujemy. Czekamy na popełnienie przewodu głównego. Mniejszych pozycji nie ma co dawać, na przykład nie, a takich półbiegów to w ciężarówkach starszych były. No bo tak jak dam na maksa, to on się trochę ślizga, nie? Fajnie. Można dobrze poznać przekładnię mechaniczną. Automatycznym wysprzęgnikiem, czy jak to się dokładnie nazywa. Wysprzęgłem kinetycznym bardziej. O tak. Czy co? I czwarty właśnie wjechał.
2, 3, 4. Cyk, cyk. I cyk. Gdzie było to biuro? Szybę. Idziemy szybko. Na biura. Wiecie, ile minęło czasu? Bo nie liczyłem. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ile? 30, panie. 5000, a dostałem 7. No kokosy to nie są, ale tak za bardzo nie było czego zabrać. Innego. Ale zaraz jeszcze oddamy. To i to ma się odstawić na D5. A, czyli to było D. Jeszcze raz. To jest D5. Od razu obór, widzicie? Drodzy Państwo, no i tak to się robi. Jeszcze i tak. Panie. Stój pan. Jest pięknie. Aha, super. Dobrze, ale patrzcie, mamy tutaj dwa rozruszniki. Aha, że dwa muszą być. Tak, dobra. Myślałem, że może jedna się da drugą podpiąć, ale nie. Nie ma przewodu od ukrotnienia, więc aż dziwne by to było. No i cóż, zawsze warto było zobaczyć. Prawdopodobnie po wykonaniu tych zleceń na nic nas i tak nie stać. 18 tysięcy. Jedyne co to można... $928,000 za ten. No dobrze. Na razie jeszcze nic nie płacimy. Port i miasto, dostęp rury. 22 000. $395. Oho. Fabryka maszyn i miasto. Fabryka maszyn i miasto. MF. MF. O matko, tak daleko mam z tym jechać za tyle pieniędzy. Się nie opłaca. Lepiej kupić longa i wziąć naprawdę te 500 ton.
Ile kosztuje licencja na lądża? Mógłbyś pociągu 10 tysięcy. Dobrze. Tak robimy. Robimy opłatę. I longy. Okej. Potwierdź. Was zniszczę za wykolejenie. Już tam coś i tak mi to usunęło. A ja bym wziął tylko jedno, wiecie? A dwa to będzie za dużo. Na tej lokomotywie. Choćbym bardzo chciał. Po płaskim to na 1200 niby miało ciągnąć. Nawet 2000. Ale jak już jest schodek 2%, to już jest to tylko 500 ton. To mi się nie podoba. To mi się właśnie nie podoba. Łatwość prowadzenia to nie, ale... No dobra. Tutaj trzeba to wziąć, bo to by było 385 z 500. A tu już sam wyjazd jest pod górę, z górki, z górki. Się boję, że tu coś było pod górę. Nie, chyba, że tu jest z górki, a nie pod. Ryzykujemy. 53 minuty premii. D3, o. G5. G5, no to by było dobre. No dobra. Raz się żyje, nie? Jeżeli trzeba będzie się poddać. D2, o. D3, o. Czyli mamy obok siebie. A to D2, o, na co trzeba dostarczyć? Na C2i. To jest tutaj. Czyli to bym chciał mieć na końcu. Żeby sobie zostawić, z tym podjechać na G, a potem się tu wrócić. Też tak zrobimy. C2 i D3, o, wpierw. Widzę, że się tu robi ciemno. Czyli pójdziemy sobie spać. Okej, słoneczko wstaje. A my idziemy wykonywać manewry. Iskar. D3, o. Czyli to jest tej drugiej części. Dobrze, to trzeba całkowicie stąd wyjechać. Cyk, cyk, cyk. Wyjeżdżamy. Oświetlenie kabiny włącz na chwilę.
Czyli wyjdźmy. Doprowadźmy. Włączmy. No, hamulczyk połączmy. Dajmy tak. No dobrze. I jeszcze sobie sprawdźmy te trzy. O, CFS 421. CFS 134. 34. Czyli w teorii to jest ostatni. A czemu nie był zahamowany, to nie wiem. I to mamy na D2, o, czyli też obok. Dobrze. Idziemy wyluzować ostatni wagon. Trochę tego będzie. Że to wyluzowane, przewód też. Coś cóż, próbujemy, nie? Nie. Może bez przesady, panie, a nie aż tak, nie? Będzie ciekawie. Ja już to mówię, będzie ciekawie. Nawet z tym już by było ciężko, jak ja jeszcze chcę tyle podpiąć. No bo D2 oto jest tutaj. My te wagoniki pozwolę zahamować w stary, dobry sposób, nie? FS-112. Jest. 203. Jest. Dobrze. Okej, no i teraz będziemy pchali. Wyluzowało, wyluzowało. To już wiem chyba, czemu te zestawy kołowe tak nie za bardzo są żywotne. Cofamy. Nie ma co się śpieszyć. Czas premiowy nie jest taki niski, bo 83 minuty to nie jest tak źle. Nie chcemy tutaj spowodować zbyt dużego bum-bum, nie? Tak idzie to pomału w miarę. No nie za dużo, ale bum-bum było, nie? Aż ty. Cyk. Cyk. Cyk, cyk. No dobrze. W tą stronę.
Rzut ekranu zrobiony. To już będzie na miniaturkę do kolejnego odcinka. No myślę, że w tym odcinku jednak zakończymy sobie na ten czas. I zobaczymy się już w kolejnym, więc komentujcie, subskrybujcie. Ja się z wami żegnam. I do zobaczenia. Na razie, cześć. Pa, pa.